Dowódca wyspy wysiada z samochodu, podchodzi, ocenia, ile jest osób uwięzionych, ich stan, stan techniczny samochodu, jakimi zagrożeniami jeszcze strażacy będą się spotykać w trakcie prowadzonych działań. Priorytetem jest zabezpieczenie miejsca i dotarcie do osób poszkodowanych, ocena ich stanu, stabilizacja kręgosłupa i możliwie jak najszybsze wydobycie. Jak już wspomniałem, zakładamy zawsze, że może być uszkodzony kręgosłup, kręgi szyjne, głowa, więc naszymi działaniami nie możemy pogorszyć stanu osób uczestniczących w zdarzeniu. W związku z czym strażacy dzielą się rolami. Jeden czy dwóch strażaków będzie zajmować się osobami poszkodowanymi, stabilizować ich głowę, kręgi szyjne. Drugi będzie zakładać kołnierz szansa, tak żeby zwisająca głowa na przykład